Siemaneczko wszystkim, witam się z wami. Mnie nazywają Bora, a tą grę nazywają Gothic 2 Noc Kruka. Jesteśmy już, zaczynamy drugi rozdział z tej gry. Po wyjściu od Lorda Hagena zaczął nam się drugi rozdział, bo mamy iść do Doliny Górniczej, przepraszam, i zebrać dowody, co tam się stało, no dowody, o co chodzi. Lord Hagen nam to polecił, ale my tam nie pójdziemy jeszcze. Z czegoś nie wiem. Z racji tego, że rozdział nam minął, pojawiły nam się od nowa wszystkie potworki te. Przepraszam, kretoszczury, polne bestie, wilki, ścierwojady, no wszystko takie. Krwiopijcy. Dlatego znowu sobie pójdziemy troszeczkę pozabijać. Może już nie wszystkie, tak jak wcześniej. Ale na pewno połowę będziemy zabijać, żebyśmy zdobyli sobie znowu trochę expa, doświadczenia więcej, które nam będzie bardzo, bardzo przydatne. Muszę zbierać, żeby uzbierać na 60 zręczności, żeby mógł używać już w końcu tego mistrzowskiego miecza. Jak już będzie mistrzowski miecz, to już będzie fajnie. Czyli co? Pierwsza bestia. Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ja nie mam miecza? Nie wiem, co się dzieje. Zaraz sobie to obadam, tylko pierwszy załatwię tą polną bestijkę. O, jak się fajnie nie rusza. Nie miałem miecza zaznaczonego, ciekawe. Ciekawe dlaczego. No nic, przejdźmy dalej. I zabijajmy dalej. Tutaj powinny być wilki, krwiopijcy znowu. Czy wilki tam są na pewno? Na razie do nich nie pójdziemy. Tu jest jeden. Tylko jeden? Dwa, wiedziałem. Super. Kolejne mięso. Kolejne doświadczenie. Idziemy dalej. Tutaj za chwilę też coś powinno być. Krwiopijcy... Oj, płot, a ja się patrzę do przodu. Tutaj na tym winklu będą znowu dwa wilki. Czy nie? Polna bestia tym razem. No dobra, może być polna bestia. Chodź, chodź, nie piskaj. Dobra, idziemy sobie do góry. Kurde, mogłem przecież i spać. Bo teraz bym mógł sobie używać... modlić bym się mógł. Ale... Nie pójdziemy tam do góry, do Kawalorna. Nie ma to sensu, bo i tak potem będziemy musieli tam iść drugi raz, żeby z nim rozmawiać, także... Na razie to oleję. Tu już nic nie ma, ale tam są na tej górze jeszcze polne bestie. O ile dobrze pamiętam. I ta strona po wyjściu z tej bramy dolnej będzie załatwiona. Tu nie ma polnych bestii jakichś? Chyba nie. Nie, raczej nie. Na górze jeszcze. Jak jeszcze, jak coś, to będą na górze. I najprawdopodobniej tam są.
Nie ma? Czemu mi się wydawało, że są? Chyba muszę odstawić tabletki i brać inne. Byłem przekonany, że tam są. No to co, wracamy do zamku, do miasta. Prześpimy się i wyruszamy znowu w podróż kawałek. Znowu porozpierdzielać różne istnienia wrogie nam i obce. A potem przejdziemy się i spróbujemy wykonać kolejne zadania. Okej, wchodzimy do zamku. Czy iść jeszcze te wilki pokonać? No dobra, zobaczymy z tymi wilkami. Gdzie te wilki? Czy też mi się coś powaliło i ich nie będzie? Nie, no będą, na pewno. Tam są jeszcze czarne gobliny też. O, cieniostwór. Dobra, dobra, panu już podziękujemy. Krwiopijcy. Kurde, nie ma wilków. No nie wiem, co mi się pomyliło. Byłem pewny. Stój, żebym cię mógł trafić. No kurde. Ten cieniostwór sobie tam za bardzo coś chodzi, ja się go boję. Ork zwiadowca. Tak to jest, jak się w nocy po lesie chodzi. Nie, nie będziemy tu nic zrobić, spadamy z tego lasu. Nie będę ryzykował. A tym bardziej nie będę ryzykował, jak jest ciemno. Wracamy do miasta. O, za chwilę trochę więcej energii będzie, znaczy doświadczenia będzie, także punktów nauki również. Ale i tak mi braknie ile? Mam 44, 54, 1 z modlitwy, no to i tak braknie mi 5. Kurczę! No ale trudno. Po troszku i to osiągniemy. Co, już jest tak wczesna godzina, że nie muszę iść spać? Jasne, fajnie, nie muszę iść spać. I nawet mi to bardzo na rękę, super. Super. Idę sobie troszeczkę. W sumie muszę? No tak, zróbmy tak. Czym? Aha, bo wszystko mam, dobra. Zrobię sobie mycze, dam pauzę, nie będę was tym zanudzał. Za chwilę wrócę. Okej, wróciliśmy, wykujemy sobie jeszcze jeden miecz. Okej, teraz sobie usmażymy trochę mięsa. Też wam tego nie będę pokazywał, nie będę was zanudzał. Zaraz wracam. Dobra, smażymy ostatnie sztuki naszych steaków przepysznych. Czym? I możemy budzić Harata. Sprzedamy mu te miecze, kasa znowu będzie w naszą kieszeń. Wstawaj, Harat. Czego u diabła chcesz? A jak myślisz? Jesteś teraz w straży? Jestem z ciebie dumny. Fajnie. Tak długo jak służysz w wojsku, nie będę od ciebie wymagał wykonywania obowiązków czeladniczych. Jeśli jednak będziesz czegoś potrzebować, zawsze możesz do mnie przyjść. A czy ja kiedyś wypełniałem twoje obowiązki czeladnicze? O czym ty do mnie mówisz? Pracujesz jeszcze dla paladynów? Wykonałem zlecenie dla Lorda Hagena. Teraz robię dla niego miecze z magicznej rudy. Tym razem nie za darmo. Mam też czas, żeby zrobić na boku parę sztuk broni dla kupców na targowisko.
Jeśli szukasz dobrego ostrza, powinieneś z nimi porozmawiać. Nie ma potrzeby. Powiedz mi coś więcej o mieczach z magicznej rudy. Tworzenie magicznego ostrza to bardzo złożony i kosztowny proces. Łatwo jednak władać takim mieczem, a poza tym jest on praktycznie niezniszczalny. To dobre ostrze, ale swoją prawdziwą moc ujawnia dopiero w rękach paladyna. Miecz paladyna zostaje poświęcony przez Inosa. Dzięki temu magiczne ostrze staje się zaklętą bronią, która zadaje straszliwe rany. Chcę kupić miecz z magicznej. A i tak mi go nie sprzeda. Magiczne miecze mogę sprzedawać tylko paladynom. I tylko po jednym na głowę. To się bojaj. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja zapłata. No i 5000 znowu wpadło. Czyli mamy ponad 20 tysięcy. To mi się podoba. Tak? 21, 200. Dobra, idziemy teraz do Briana. On chyba też ma jedną stal jeszcze. Co się dzieje? Nie, dziadek na babkę leje. Co mogę u ciebie dostać? Mogę ci sprzedać kilka stalowych prętów. No, jeden akurat. Tylko tyle posiadasz. Biedny sprzedawco stali. Torben, wstawaj. Przyszłem po wytrychy. Wstawaj. Co jest? Możesz mi sprzedać parę wytrychów? Jeśli jakieś mi zostały. Pewnie, że zostało i to 5. Hasta la vista. Nara. Konstantino, teraz ty wstawaj. Bora buszuje po mieście. Żarty się skończyły. I budzi wszystkich. Wpada od chaty do chaty i budzę wszystkich. Pokaż swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Ty powinieneś mieć coś fajnego. O, boska moc gwiazd. To będzie mi potrzebne, tylko zaraz zobaczysz, to mam. 1000 dzienardesty. To kosztuje tak mało, że to wezmę. Menzurki będą potrzebne i to dużo. A, po co mi ta skała krystaliczna? Dobra, idź spać dalej, Konstantin, bo rano do roboty. Nara. Teraz następni, tu jeszcze mam dwóch do ogarnięcia. O, tamten już sprząta. O, ten już jest w sklepie, dobre. Co słychać w mieście? Jeśli orkowie naprawdę zaczną oblegać miasto, to będzie tu nieprzyjemnie. Jest tylko jeden statek i pilnują go paladyni. Nie sądzę, żeby użyli go do ewakuacji obywateli. Nie ma innego sposobu, żeby się stąd wydostać? Nie, nikt nie opuści wyspy bez statku. Pokaż mi swoje towary. Pas, żeby miał 5. Jest. Bo ja mam chyba siły 5. Kupię go. Kupię też strzały i kupię też bełty. Tak na wszelki wypadek. Zaraz zobaczmy, co są zręcznością. Ja miałem do siły, tak. A teraz mam do zręczności. Bardzo dobrze. No, sprawdźmy to sobie teraz. 49. 59. 60. Jest szansa, słuchajcie. Jest szansa. O, ten mi też coś powie teraz. Dość prosta. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Ostatnio jakiś uczciwy znalazca odniósł łuk Bosperowi. To ja. Mogłoby się wydawać, że każdy chce dla siebie jak najwięcej. No widzisz. A ten koleś po prostu wraca i oddaje łuk.
Widzisz, jak ja jestem dobroczynny. A ja jestem taki ten, Robin Hood. 10 ludziom ukradnę, a jednemu dam, nie? Dobra, i temu zawsze jakieś gówna sprzedawaliśmy, więc jemu też wszystko sprzedamy. Pokaż mi swoje towary. Towary, jak to brzmi, towary. Ale co? Aha, ja mu chcę sprzedać, dobra. Co ja mu w ogóle chcę sprzedać? Kiepskie szerokie miecze, zardzewiałe topory, tasaki czy tam coś. Miecze, no pewnie, że chcę mu sprzedać miecze. To jest F też. Zawsze zostawiam sobie 2-3, no to niech będzie. Co? 40, a to 40 zostawimy. Zardzewiały krótki sprzedaje, kilo w jeden sprzedaje. Pewnie, że maczuga. Topór też. Kiepski krótki miecz też. Pałki wszystkie. Sierpa se zostawię, sztylet se zostawię. To se zostawię. To sprzedam. W sumie już tak nic do sprzedania dla niego nie mam, nie? No dobra, to by było na tyle. Siema, ziom. Aha, no dobrze, dobrze, idę, dobrze. Ten śpi jeszcze, wałkoń Mateo. Pokaż mi swoje towary. O, masz miksturkę i gulasz. Razy 5. Nara. Gdzie ja chcę? Przez ścianę przejść? Nie wiem, czy teraz się iść tam modlić? Nie. Na razie to oleję. Mnie to i tak. Chociaż ta zręczność cały czas. Nie, jeszcze 2000 to tak. Jeszcze nie. Do niego i tak będę potem musiał iść. Więc teraz tam nie ma sensu się bujać. Aha, wiem kto ten. Da mi jeszcze doświadczenie. To mnie mogę coś po kieszeniach popędzlować? Mogę. Doświadczenie 110. Lamarowi już wziąłem, także nie będę potrzebował. Ty masz gulasz, Zosia? Kurde, żeby ona gulasz miała, właśnie. Chodź, podejdź bliżej. Z 5 albo z 10. To, czego ci potrzeba. Dość ryzykowna, no właśnie. Pokaż mi swoje towary. Nie ma. Powiedziałaś, że masz wszystko, czego mogę potrzebować. Czy to dotyczy również informacji? Ależ oczywiście. A co cię interesuje? Numery w dużego lotka. Zapiszemy. Choć i tak jej nie będę mógł na razie jeszcze ukraść nic. Parszywy złodziej, czekaj tylko. Gdzie? Gdzie? To łap go jak to złodziej. Dobra, i idziemy dalej. Ty nic nie masz, a ty? Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie. Nic, a w środku panowie? Lub pan? Dość ryzykowna, kurde, potrzebuję informacji. Potrzebuję informacji. Masz coś nowego? Nie. Daj mi coś do picia. Wytrychy 20. Po co ja kupiłem wino? Idziemy temu gościowi tam powiedzieć, przy tym ten statek co robi. A ten co handluje mapami śpi już jeszcze? Jest. Może jemu coś weźmiemy? Dziecinnie łatwa mapa. Nie, złoto. To prawda, że mieszkańcy miasta znikają bez śladu? Ta, obiło mi się o uszy. Nie wiem jednak czy to prawda. Rozejrzyj się po okolicy. Cały czas się rozglądał. Nic dziwnego, że ludzie się wynoszą. No tak. Nic dziwnego. Czekaj. Co tutaj robisz?
Nazywam się Brahim. O, innym gadkom już gada. Sprzedażą map. Słyszeliście tą różnicę? Od niedawna, to może potrzebujesz planu miasta. Nie potrzebuję. Drogi, a na pewno bardzo ci się przyda, zanim poznasz okolice. Ja już wszystko pokaż mam. Mi swoje mapy. Mapa terenów Korinis, mapa miasta Korinis, kapliczek, biorę. Przyjdź do mnie później. No. Na pewno będę miał dla ciebie coś nowego. Na pewno wpadnę. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. Okej. Okay. Hej, nie wiadomo już komu można ufać. Co się dzieje w porcie? Orkowie! Chciałem... Szczerze mu... Nie, jednak się pomyliłem. Byłem pewny, że dostanę doświadczenie. Hej. Ryzykowna. Ale czekajcie. Kurde, 50 będę miał przeszło. Bo to ryzykowne chyba się już będzie dało. Ucz mnie. Zawsze to powtarzałem. Już stałeś się bardziej zręczny. No wiem, o to mi chodzi. Zaraz sprawdzę. Czy już mogę te ryzykowne akcje podejmować? Hej. Nic o tym nie wiem. Jest! Super. To przecież oczywiste. Bardzo, bardzo mi to pasuje. Czyli wracamy tutaj na tą metę. O kurde. Jednak nie da się wszystkim. Trzeba dalej to rozważać. Sejwować i sprawdzać. To naprawdę nie mój problem. Jeszcze jeden patent chcę tylko spróbować. Dlatego tutaj wracam na tą metę. Jak go zajdę od tyłu. Bo ktoś takie coś mi radził w jakimś komentarzu, o ile dobrze pamiętam. Hej. Nie da się. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Nie tak. Kurde, Bora, co ty robisz? Hej. Też nie tak. Obraca się. Próbujemy jeszcze raz. Nie da się. Czyli ktoś mi źle radził. Albo ja to źle przeczytałem lub zrozumiałem. Nie potrafię niczego. Idziemy sprawdzić jeszcze w burdelu kradzież ryzykowną. Zawsze to powtarzałam. No właśnie, wszystkich sobie posprawdzam. Czemu nie? Doświadczenie nam jest bardzo potrzebne. Dawaj ten klucz. O, dzięki, stary. Hej, ty. Zapraszam. No, dobra. Nie mam pieniądzorów. Tutaj idę, bo tu mnie zapraszają. Kuferek. Kilka rzeczy do zabrania, fajne. I ten kuferek. Oj, złamałem dwa wytrychy. 3, 4, 5, co ja robię? Ale jazda, dla takich paru złamałem tyle wytrychów. No trudno. Jak się nie pamięta, to się łamie wytrychy. Co nie? Ile jeszcze doświadczenia? Kurde, prawie dwa klocki, nadal 1800. Skąd ty to znowu masz? Ale z każdą chwilą mniej. To było oczywiste. Za to wszystko mogę ci dać... 5000. 400 sztuk złota. 5000. Nie wiem, czym on się tak sprzedano. Ubiliśmy ostatnio...
Ty se możesz ubić, ale masło na... Znaczy śmietane na masło. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. A temu Mariankowi, czy jak on się nazywa, też się da coś spędzlować. Jak on się nazywa? Martin? Martin chyba. Luther King. Nie mów, że to nieprawda. Temu spróbuję spędzlować jeszcze jednemu. Skąd ty to masz? Jeśli chodzi o tego handlarza bronią, pokaż, co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. Fernando, kupiec z Górnego Miasta, przyznał się do robienia interesów z bandytami. Coś jeszcze? To wszystko. Miło z jego strony, że tak powiedział, ale bez dowodów nic nie mogę zrobić. Znajdę dowody. Nie mam zamiaru się ośmieszyć przed Lordem Hagenem. Będziesz musiał dostarczyć więcej dowodów. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Dobra. Czary mnie obchodzą. Uleczenie mnie nie obchodzi. Nie musisz mi tego mówić. O, to może być ze 3. Słyszę o tym po raz pierwszy. Nie masz tu, chłopcze, nic konkretnego. Nie wiem, czy temu już coś ukradłem, czy nie. Ale jak już tu jestem, to podejdę. Hej. O. I 110 albo 120 wpada. 110. Tam jest ten krokodyl. Gdzie, iść tam czy nie iść? A, olewam to. Jeszcze jest skip. Gildia złodziei tutaj na dole. Ale tam też chyba nie będę szedł. Nie ma sensu, przynajmniej nie wydaje mi się na razie. Widzisz, już mi lepiej. Bo skipa jeszcze spotkam, gildię też jeszcze spotkam. Tam można iść do tego... Czarodzieja, nie czarodzieja, co ja to gadam? On po prostu... Kurde... Alchemika. Ale tym się zajmiemy już w kolejnym odcinku, bo w tym odcinku to by było na tyle. Żegna się z wami Bora. Nie zapomnijcie zostawić lajka, komentarza, sub mile widziany, jeśli chcecie być na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Trzymajcie się cieplutko, pa pa.